Ale my, mój drogi, jak już chciałeś koniecznie o opozycji rozmawiać, no to musimy pokazać, jak Jana Pawła II przy użyciu super szczwanego, moim zdaniem, argumentu broni znany lider opozycji. To a czemu Joe Biden, przyjeżdżając do Polski, zawsze się powołuje na Ojca Bo Świętego Jan Paweł Jana II ma Pawła swoje II? miejsce w historii i A nikt tego nie wymaże. gdyby Ale Joe to Biden, nie będąc umie. tutaj 2-3 tygodnie temu, no przecież oni mają najlepszy wywiad, oni mają najlepsze informacje, oni wiedzą bardzo dużo. A, czyli Joe Biden pochwalił papieża, i to Nie, załatwia nie, sprawę. tylko Bo, że panie prezesie. gdyby miał daleko idące wątpliwości co do roli papieża, to by po raz kolejny nie używał jego imienia i nie powoływał się na niego. Robił to Barack Obama, robią to inni Ale bo nikt nie politycy na kwestionuje świecie. tego, że Jan Paweł II ma swoje miejsce w naszej historii, ale No, dyskusja ale dotyczy tylko, zupełnie czegoś że innego. I dyskusja można ta się mieć wielką rolę przełożyła o w krok historii. dalej. Dyskusja ta się przełożyła o krok dalej, o próbę właśnie niszczenia, nie dojścia do prawdy, tylko niszczenia autorytetu, Nie, jakim ja jest mam Jan Paweł wrażenie, że. II. No i proszę bardzo, znowu wątek No. krakowski, lider opozycji, Kosiniak-Kamysz, PSL, jak Którego wspierałem w wyborach prezydenckich przez chwilę, póki nie pojawił się nasz kandydat Rafał Trzaskowski. Tak. A pamiętasz nasze Pamiętam, rozmowy przyznaję. prywatne na ten temat A. swego czasu? Co ja tobie mówiłem w obelżywych słowach? No, pamiętam, niestety. No słuchajcie, proszę Państwo, można się pomylić nie tylko w przypadku Jana Pawła II, można się pomylić nawet w przypadku Waldemara Kosiniaka-Kamysza. No tak, to Władysława, przepraszam. Władysława, Waldemar Tak, to Pawlak. On też broni Jana Pawła, Pawlak. jak każdy Pawlak. Więc bardzo dobry ten dziennikarz jest, bo to któryś raz go już oglądamy, bardzo, bardzo dobrze pyta. Natomiast no to jest wszystko przy. Patryk Michalski ma dobre rozmowy w Tak, wirtualnej bardzo. Polsce, polecam. Tak. Natomiast to po raz kolejny politycy opozycji są bardziej, przepraszam, papiescy niż papież, tak? To znaczy, to jest. On się nie zająknął na tym, że PiS zapisuje sobie tego, jeżeli nawet ktoś jest przekonany w niezwykłe zalety Jana Pawła II, do tych niezwykłych zalet, no to trzeba zauważyć, że PiS sobie go właśnie zabrał, prawda? Przypisał do swojej partii, dał mu legitymację 001. I to Kosiniakowi nie przeszkadza. Nie przeszkadza mu to, że mamy uchwałę, która ma być cenzurą. Nie przeszkadza mu, no właściwie nie wiem co. Wiesz, to w ogóle też to odnoszenie się, to też było bardzo irytujące w tej wypowiedzi Kosiniaka-Kamysza. Ja jestem amerykanofilem, ale przepraszam bardzo, nie trzeba robić łaski co chwilę na kolanach prezydentowi Bidenowi, bo on coś powiedział. Nie wszystko, co prezydent Biden mówi, jest mądre, nie wszystko służy polskim interesom i w ogóle pamiętajmy o tym, że nie jest jedynym punktem odniesienia na świecie, nie są Stany Zjednoczone. No, Znaczy, ja dobrze ci byłoby powiem o tym tak. pamiętać. Ja ci powiem tak od bardzo prostej strony. To, że Biden wspomina o Wojtyle czy Janie Pawle II, wynika przede wszystkim z tego, że on ma profesjonalną administrację i on wie, że jak do Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego powie o Janie Pawle II, to oni się będą cieszyć. Podobnie sprawną administrację ma Wołodymyr Zełenski, który wspomniał swego czasu o katastrofie smoleńskiej. Mówisz w dyplomacji to, co druga strona chce usłyszeć, Tak, a oczywiście. zaraz potem załatwiasz to, co ty chcesz uzyskać. No, to jest prosta No, zasada. Natomiast oczywiście. wyciąganie z tego wniosku, że Wołodymyr Zełenski wierzy w zamach smoleński, Nie, bo ja Joe krytykuję nie Biden to, nie co. wierzy w Nie rolę Jana krytykuję Pawła tego, co II w tym powiedział Biden, to jest w natomiast ogóle krytykuję, nonsens. że powołuje się na Bidena, lider opozycji. No to jest naprawdę nieporozumienie. Prawda? Z tych powodów, o których ty powiedziałeś, ale również z tych, że naprawdę mamy swoje rozumy i powinniśmy sami umieć sobie budować argumentację. No, naprawdę nie trzeba się podpierać Amerykanami do tego, bo to jest najmniej istotne. Reset obywatelski.